Jasnogórska Matko Kościoła, Maryjo Niepokalana, w pierwszą sobotę miesiąca marca stajemy przed Tobą w godzinie apelu, aby wyrazić Ci naszą miłość, naszą wdzięczność oraz wolę wynagrodzenia za wyrządzone Ci zniewagi oraz nasze grzechy. W czasie objawień w Fatimie wyraziłaś swoje pragnienie, aby poprzez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wynagradzano Twojemu niepokalanemu sercu. 7 lat po zakończeniu tych objawień, 10 grudnia 1925 roku, objawiła się Matko wraz z Dzieciątkiem Jezus siostrze Łucji i pokazała się jej cierniami otoczone swoje serce. Dzieciątko miało powiedzieć: miej współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. A Ty, Maryjo, miałaś powiedzieć: córko moja, spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierność stale ranią. Przynajmniej Ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. Maryjo Jasnogórska, Matko Kościoła, wzywasz nas do modlitwy, do zadośćuczynienia, do wynagrodzenia. Także teraz, w tym Wielkim Poście, w dzisiejszym kontekście, w którym żyjemy, Twoje wołanie jest nadal tak aktualne. Od czasu objawień fatimskich minęło już ponad 100 lat. Przetoczyło się nad światem tak wiele nieszczęść i wojen, a jednak ludzkość jakby nie nauczyła się niczego. A i my sami tak często obrażamy dobrego Boga i ranimy Twoje serce przez nasze grzechy, brak nawrócenia i wytrwania w dobru. Mnożą się pośród nas różne, coraz to nowe, grzeszne plagi w rodzinach, w społeczeństwie, w świecie, także w naszej Ojczyźnie. Matko ukochana, dziękujemy Ci, że Ty się nami nie zniechęcasz. Ty pozostajesz wierna. Twoja miłość do nas nie słabnie. Nadal się o nas troszczysz. Wielu z nas mogłoby zaświadczyć o Twojej łaskawości, o Twojej miłości i łaskach, jakie spłynęły w ciągu naszego życia od Boga za Twoją Matko przyczyną, także tutaj, w tym świętym miejscu na Jasnej Górze. Wierzymy, wiemy to, że możemy na Tobie polegać i dlatego zawierzamy się Tobie, Twojemu kochającemu sercu, Twojej łaskawości i Twojej matczynej dobroci. Tu na Jasnej Górze co miesiąc, pierwszą sobotę, przybywa tysiące pielgrzymów z intencją zawierzenia. Są to Twoje dzieci, Twoi czciciele, którzy Ciebie tak bardzo kochają. Wskazuj im, Matko, drogę życia, jak mają wypełniać w swojej codzienności wolę Bożą. Pomóż im i wszystkim nam wynagradzać jak najgorliwiej Twojemu niepokalanemu sercu. Święty Jan Paweł II 9 czerwca 1979 roku modlił się w Krakowie takimi słowami: moja siła od Jezusa, przez Ciebie, Maryjo, przez Twoje serce, przez Twoje boleści, przez Twoje łzy, przez Twoją miłość. Możemy powtórzyć za świętym papieżem Polakiem: Matko nasza, nasza siła od Ciebie, nasza siła od Jezusa, przez Ciebie, Maryjo, przez Twoje serce, przez Twoje boleści, przez Twoje łzy, przez Twoją miłość. Matko,
Przez Twoje ręce składamy dobremu Bogu podziękowanie za wszelkie łaski, wysłuchane modlitwy. Dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo i opiekę. I polecamy Ci cały Kościół, papieża Franciszka i jego intencje, Episkopat Polski z jego przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo, obecnego wśród nas, a także o księdza biskupa Józefa Szamockiego z Torunia. Polecamy Ci cały nasz pauliński zakon z ojcem generałem. Prosimy Cię, Matko, o pokój na świecie. Polecamy Ci, nasza Królowo, Polskę, naszą ojczyznę i wszystkich naszych rodaków w kraju i na emigracji. Polecamy Ci rządzących naszą ojczyzną, aby wystarczyło im mądrości do właściwego kierowania losami naszego kraju. Modlimy się za dobrodziejów sanktuarium jasnogórskiego oraz we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy Ci, Matko, parafię wspólniku w diecezji włocławskiej, do której dziś przybyłaś w obrazie nawiedzenia. Prosimy za wszystkich chorych, za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, którym obiecywaliśmy pamięć przed Bogiem, pamięć w tym świętym miejscu. Prosimy Cię także za dusze w czystu cierpiące. Matko Najświętsza, przedstawiamy Ci tych wszystkich, którzy dzisiaj w wielkiej liczbie pielgrzymowali na to święte miejsce, a byli to uczestnicy Dni Skupienia Rad Parafialnych Archidiecezji Częstochowskiej, pielgrzymi z parafii Twojego Niepokalanego Poczęcia z Warszawy, uczestnicy konferencji nauczycieli szkół katolickich, uczestnicy Jasnogórskich Dni Skupienia. Również apostolat modlitwy i postu za kapłanów, członkowie tej wspólnoty będą podejmować dzisiaj nocne czuwanie. Polecamy Ci także pielgrzymów z Tychów, z Lewina, Brzeska i Brzegu, z archidiecezji wrocławskiej, pielgrzymów z Sopotnicy Wielkiej, Sopotnicy Małej, okolic, z Huty Krzeszowskiej, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z Olkusza i okolic, z diecezji sosnowieckiej, z Ulanowa, Niska, Staszowa, Stalowej Woli, Rudnika nad Sanem, z diecezji sandomierskiej. Pielgrzymów z parafii Świętego Macieja, z diecezji bielsko-żywieckiej, pielgrzymów z Długosiodła, z diecezji łomżyńskiej, z Lubycza Królewskiego, z Tomaszowa Lubelskiego, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ze Skawiny, z parafii Miłosierdzia Bożego, z archidiecezji krakowskiej, z parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, również ze Skawiny, pielgrzymów z Sanoka i okolic, z diecezji przemyskiej, z Gorajca i okolic, z zamojsko-lubaczowskiej, z Istebnej, z Jaworzynki, z Koniakowa, z diecezji bielsko-żywieckiej, także pielgrzymów z Ogólnopolskiego Salezjańskiego Stowarzyszenia Maryi Wspomożenia Wiernych, ADMA, oraz pielgrzymów z Białej Podlaskiej, z diecezji siedleckiej. Matko nasza, wszystkie te intencje i sprawy naszych serc polecamy Ci we wspólnej modlitwie różańcowej, rozważając tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Matko, jeszcze polecamy Ci wszystkich członków Bractwa Królowej Korony Polski, którzy co miesiąc animują te spotkania, te modlitwy w intencji wynagradzającej Twojemu niepokalanemu sercu. Prosimy Cię, błogosław temu dziełu, otaczaj opieką wszystkich członków Bractwa, zarząd ojca Zbigniewa i prosimy za nich pod Twoją obronę. Ciekawiśmy święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nagardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nam zawsze wybawiać, Panny chwalebny i błogosławiony, o Panu nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo apelowe prosimy obecnych wśród nas księży biskupów. W jutrzejszej Ewangelii zobaczymy Chrystusa oczyszczającego świątynię jerozolimską. On jeden miał do tego prawo, a my nie dajmy się ponieść pokusie, która towarzyszy już od kilkudziesięciu lat, żeby oddzielać Chrystusa od Kościoła, a mówiąc o Kościele, pomijać Chrystusa i Jego osądy, i Jego treści, które są związane z całością Ewangelii. Umiejmy przyjąć to zadanie Kościoła w Polsce. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, który jest Chrystusowy, a nie tylko podlegający ludzkim ocenom i osądom. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Matko Najświętsza,